śmietankowe, czekoladowe i truskawkowe. To są smaki mojego dzieciństwa. Litr mleka, 12 żółtek, 35 lekocukru, 100 ml śmietany. Jest to przepis na lody śmietankowe. Jestem cukiernikiem, rzemieślnikiem, członkiem cechu rzemiosł spożywczych w Warszawie. Lody produkował przed wojną mój dziadek i mój ojciec. Wychowałem się przy lodach. Jestem już ponad 50 lat mistrzem cukiernictwa. Ja z żoną w zasadzie poznałem się tutaj, w tym hotelu, w którym jesteśmy, bo ja tutaj uczyłem się słodkości wspaniałych mistrzów, cukierników. Żona była córką szefa mojego. Pamiętasz, że były doskonałe. Na górze stała. Tak. Ja jeszcze pamiętam, czeska to była może. Myśmy połączyli rzemiosło z przemysłem. Najistotniejszym jest dobór składników i dobre produkty, które są naturalne, sprawdzone. Posiadamy ponad 150 lodziarni własnych. Zatrudniamy około 2000 ludzi. Eksportujemy do 18 krajów w tej chwili, począwszy od Europy, aż po Azję, Amerykę, Kanadę. Także powoli się rozwijamy.